Cześć, witam, Marek Kuczyński. W tym odcinku zajmiemy się dolegliwościami ścięgna Achillesa, znaczy więzadła Achillesa. Mam dosyć dużo zapytań o to więzadło i generalnie o ból w okolicy pięty, ból w okolicy łydki, w okolicy ścięgna Achillesa. Ten ból występuje dosyć często u biegaczy. Wtedy wiadomo, że gdzieś tam może dochodzić do podrażnienia tego Achillesa, on zazwyczaj zbyt mocno pracuje. Ale także nadmiernie napięte ścięgno Achillesa będzie wpływało na ograniczenie zgięcia grzbietowego kostki. A co to bardzo mocno będzie się przekładało na ograniczenie zakresu ruchu w przysiadzie. Często w przysiadzie jest możliwe, że będziecie się przewracać na plecy w momencie, kiedy ten Achilles będzie zbyt ciasny. Dlatego dzisiaj takie ćwiczenie, które gdzieś tam sobie wypraktykowałem po czasie. Żeby je wykonać, najlepiej zjąć buta i zacząć działać na boso. Potrzebujecie do tego coś do siedzenia, coś jakby niewysokie krzesło albo ławeczka na siłowni. Coś, co spowoduje, że kiedy siądziecie, to jesteście w stanie wyegzekwować ostry kąt w kolanie, czyli nie 90 stopni, idziemy zdecydowanie za 90 stopni. I zobaczcie teraz, co się dzieje. W momencie, kiedy tylko staram się tutaj wyegzekwować ostry kąt w kolanie, momentalnie staram się oderwać, pięta mi się chce oderwać od podłoża. Czemu? Ciasne ścięgno Achillesa, od razu wiadomo. Muszę postarać się docisnąć piętę do podłoża. Jak to zrobić? Najprościej jakiś ciężar. Hunter, kettlebell, jakiekolwiek obciążenie z zewnątrz. Jeżeli teraz sobie je położę na kolano, to zobaczcie, bez żadnej większej siły, od razu pięta jest dociśnięta do podłoża. Ja od razu czuję rozciąganie z tyłu łydki od pięty do więźnia płaszczkowatego, nawet troszeczkę wyżej. I teraz z tej pozycji staram się poprzebywać. 1,5 do 2 minut, być może nawet dłużej, szukając takich ustawień kolana, szczególnie kiedy pójdę na zewnątrz, kiedy poczuję mocne rozpieranie, rozciąganie w tej okolicy, na przyśrodkowej części kostki, z tyłu, na więzadle Achillesa, więzadle piętowym. I teraz słuchajcie, bardzo jedna ważna sprawa tutaj. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której absolutnie rozluźnimy stopę i nasz łuk stopy nie będzie zachowany. Więc zanim założymy ten ciężar na stopę, pamiętajcie o delikatnym napięciu wszystkich mięśni stopy, tak żeby przyśrodkowy łuk stopy był uniesiony. Okay? Dopiero na uniesionym łuku stopy pamiętamy, żeby wykonywać to ćwiczenie. Nie na płaskostopiu, na uniesionym łuku stopy. Jeżeli stopa będzie płaska, w zasadzie nie rozciągacie praktycznie w ogóle łydki, tylko pogłębiacie sobie, jeżeli macie płaskostopie albo się w to płaskostopie zwyczajnie wpędzacie. Dlatego w tej pozycji pamiętajcie, 2-3 minuty staram się wytrzymać, oddycham, rozluźniam się. Możliwe jest często uczucie rozpierania z przodu kostki, nie przejmujcie się tym, to jest generalnie zbyt ciasne więzadło Achillesa, zbyt ciasne ścięgno Achillesa będzie tak wpływało, ale po dłuższej chwili to uczucie będzie ustępowało. Spróbujcie u siebie w domu, na siłowni, nie trzeba dużego ciężaru, nie jest to trudne ćwiczenie, a naprawdę progres jest zdecydowany, nawet po jednym wykonaniu to więzadło Achillesa do ścięgno będzie dużo luźniejsze. Pozdrawiam, subskrybujcie mój kanał, Marek Kuczyński.